Siemano, witam wszystkich, z tej strony Projekt i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj, tak jak już wcześniej zapowiadałem, jest to mapka Barriet, oczywiście zombiaczki w Black Opsie 2. I jak ktoś nie wie, jest to mapka, którą możemy sobie, do której uzyskujemy dostęp, gdy kupimy sobie DLC Vegans. Koszt tego DLC jest to około 60-65 zł. I dzisiaj taki mamy poradnik odnośnie rzeczy, których możemy zbudować właśnie w tej mapce. I są to cztery rzeczy. Jest to turbina, wyskocznia parowa, odcinacz głów oraz rezonator podłoża. Zastosowanie oraz części do tych pierwszych dwóch rzeczy znamy już z wcześniejszych mapek. Tutaj turbina oczywiście była na tranzycie oraz na Dire Race mieliśmy dostęp do tej właśnie wyskoczni. No i ten odcinacz głów oraz rezonator podłoża znamy właśnie z Barriet. I zastosowanie tych rzeczy przedstawię wam pokrótce za chwilkę. Więc tak, no, na pierwszy ogień pójdzie odcinacz głów. Do niego również części znajdują się w General Store, tak jak właśnie we wszystkich, tak jak części właśnie do wszystkich tych rzeczy, które wam dzisiaj przedstawię. Jest to dosyć dziwne, ale znajdują się wszystkie w jednym miejscu i mają tylko jeden respawn. No i dobra, ten odcinacz głów. Jest to taka automatyczna piła, dzięki której odcinamy głowy zombiakom. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Jednakże musimy umieścić to właśnie na odpowiedniej wysokości i uważać, żeby ta część nas nie zabiła, tak jak tutaj w moim przypadku widzieliście. Bo zadaje ona nam również obrażenia, więc jeżeli będziemy ją podnosić, musimy na nią uważać. I ona również działa, gdy położymy ją na podłodze, jednakże odcina zombiakom nie głowy, a nogi. No i dobra, drugą częścią będzie rezonator podłoża, więc jego części również widzicie na ekranie, znajdują się one również w General Store. I ten rezonator podłoża również służy nam do zabijania zombie, jednakże by on działał, by on zabijał te zombiaki, potrzebna nam będzie turbina, której tam budowę przedstawię za jakąś chwilę. No i tutaj właśnie widzicie, jest to takie coś przypominające ruletkę, jednakże z silnikiem z tyłu. I to właśnie tak ogłusza i przy okazji zabija te zombiaki, możecie właśnie teraz na ekranie zobaczyć. I musimy również uważać na nią, gdyż ona naszą postać też potrafi tam w jakiś sposób ogłuszyć. No i jak widzicie, tutaj jest już manekin, czyli część do turbiny. Są to właśnie też trzy części, tak jak było to na tranzycie. Znajdują się właśnie one również w General Store. No i właśnie musimy złożyć tą turbinę, jeżeli chcemy właśnie korzystać z tego rezonatora podłoża. No i tą ostatnią częścią jest właśnie ta wyskocznia, która była dostępna na mapce Dire Race. Ma również ona cztery części, które mają jeden spawn. No i części do budowania, znaczy się miejsc do budowania tych rzeczy są cztery bodajże, więc jest fajnie, że możemy wszystkie te cztery rzeczy zbudować w jednej grze i mieć do nich dostęp. No i jeszcze nie powiedziałem właśnie o tej wyskoczni. Służy ona do zabijania zombie, może je właśnie tam wystrzelić gdzieś daleko, ale również możemy dzięki niej przemieszczać się pomiędzy dachami oraz przeskakiwać przez jakieś przeszkody. Jest to dosyć ciekawa sprawa. Ale dobra, już myślę, że przedstawiłem wam pokrótce poradnik, przedstawiłem wam właśnie, jak zbudować te cztery rzeczy. Jest to prosta sprawa, gdyż właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, rzeczy do nich znajdują się tylko w jednym budynku i mają jeden respawn, więc nie musimy latać po mapce, szukać właśnie tych części, a wystarczy wejść do budynku i odszukać prawidłową. Więc dobra, myślę, że podobał wam się ten poradnik. I tutaj jeszcze takie małe pytanie do was, czy chcielibyście właśnie taką serię poradników do mapki Barriet, więc jeżeli chcecie, to proszę dajcie mi tutaj łapkę pod tym filmikiem, wtedy ja będę wiedział, czy chcecie, czy nie chcecie, czy mam w ogóle się trudzić i robić właśnie dla was te poradniki. No dobra, ja się powoli z wami żegnam, więc pozostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję, jeżeli podobał wam się mój kanał. I ja się na razie z wami żegnam, narka.